Jakby uśnięcie po twarzy, o którym zapada zdziwienie i
cisza, cisza bez słowa, która nic nie wymaga, niczego nie równoważy. W tej ciszy unoszę nad sobą palenie Boga. Jeszcze kwiat nowy i gwiazdy niejedno w ogrodzie świata byśmy zobaczyli. Mój drogi, więcej wiary i nadziei. Straciłeś pracę, mieszkanie, pieniądze, ale otaczają cię wspaniali ludzie. Musisz więc mieć nadzieję, nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Słuchaj, słyszysz? Co to jest nadzieja? Co ona znaczy? Znaczy, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobre zwycięży. Nadzieja dźwiga się którym ze wszystkich miejsc, jakie poddane są śmierci. Nadzieja jest jej przeciwwagą. W niej świat, który umiera, na nowo odsłania swe życie. Andrzej bierze jedną z obrączek, ja zaś drugą. Podaliśmy sobie ręce. Mój Boże, jakież to proste. Yeah.
świata, jak się patrzy na obce nam rzeczy, bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, ze zmartwień różni swoje serce leczy. Miłość jest jedyną siłą, która otwiera serca na słowa Jezusa i na łaskę odkupienia. Jest jedyną siłą zdolną do tego, by nas skłonić do dzielenia się po braterstwie tym wszystkim, czym jesteśmy i co mamy z woli Chrystusa. A my oboje z Andrzejem z pomocą dwóch złotych łączek stajemy się jednością. Dotąd tylko czytamy w zwierciadle, dalej jest nie wiadomo. Po drugiej stronie zwierciadła jubiler dobierał obrączkę. Po drugiej stronie zwierciadła rozszczepił się nasz los. Została przecież jedność. Zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchodzić duszy od dna. Cierpienie zawsze jest próbą. Czasem nadraz ciężką próbą, której poddane zostaje człowieczeństwo. Ziemskie cierpienie przyjęte w miłości upodabnia się do gorzkiej pestki, zawierającej ziarno nowego życia, skarb boskiej chwały, którą człowiek otrzyma w wieczności. Czyż życie jest chwałą podziwu, chwałą wyższą niż śmierć? Dno ciszy, zatoka zalewu, samotna ludzka pierś. Stamtąd żeglując w niebo, kiedy wychylisz się z lodu, miesza się szczebiec dziecięcy i podziw. Które wnętrze nie jest ciężarem i mrokiem, lecz właśnie.